Moimi gośćmi są pani Elżbieta Tarnawska, żona świętej pamięci pułkownika Aleksandra Tarnawskiego, cichociemnego. Dzień dobry. Dzień dobry pani. I pan pułkownik Zbigniew Powojewski. Dzień dobry. Dzień dobry. A znajdujemy się w Bielsku, w domu rodzinnym, pani domu rodzinnym. Tutaj z mężem mieszkaliście też. Tak, bo tu mieszkali moi rodzice, bo my pochodzimy z Kresów, dlatego to było dopiero powojenne mieszkanie i dom. A właśnie odwiedziliśmy to miejsce, odwiedziliśmy tutaj panią w tym domu rodzinnym, bo powstał taki kącik wspominkowy i patrzę tutaj na pana Zbyszka, bo właśnie pan też tutaj się zaangażował w przygotowanie tego takiego miejsca wspominkowego. Jak zobaczyłem, ile tego dobra jest w Gliwicach, częściowo tutaj, spakowane już było w olbrzymie ilości kartonów, stwierdziłem, że nie powinno się to tak marnować w piwnicy czy w garażu, a powinno być jakoś wyeksponowane. Niekoniecznie do prezentacji dla szerokiej publiczności czy dla szerokiej grupy społecznych. Ale wydawało mi się, że będzie to fajne miejsce, w którym rodzina się będzie mogła spotkać, będzie mogła popatrzeć, powspominać. Tym bardziej, że wiele z tych eksponatów gdzieś tam leżało na dnie szuflad, nie było widoczne, więc wymyśliłem chyba coś takiego i w pewnym sensie zmusiłem panią Elę do tego, żeby przeznaczyć jakiś jeden pokój na uporządkowanie tych wszystkich rzeczy i żebyśmy zrobili, że no, może niekoniecznie tylko dla rodziny, ale też dla przyjaciół, którzy mogliby tu przyjść, obejrzeć, powspominać, ludzi, którzy jeszcze chcą kultywować swojej pamięci. Może to nieładnie brzmi, ostatniego cichociemnego, bo pan Aleksander bardzo nie lubił, jak się tak mówiło. Ostatni cichociemny, ale że ci, którzy go pamiętają i będą chcieli go odwiedzać na cmentarzu, to może jednak będą też tu chcieli przyjść zobaczyć i może siebie znajdą na niektórych ze zdjęć w albumach. A perspektywicznie może się uda, że będziemy, ja już mówię jako wolontariusz w Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle, będziemy mogli robić jakieś wystawy czasowe, przynajmniej w Wiśle albo gdzie indziej, żeby ta pamięć nie zaginęła. No właśnie, bo to jest ważne, żeby ta pamięć nie zaginęła. I jak pani tutaj się podoba ten pomysł? Ja sądzę, że głównym motywem było to, że pan Powojewski jest byłym gromowcem. A Grom jest kontynuatorem działań cichociemnych. I na wzór ich nawet szkoleni byli początkowo, teraz już inna technika, wszystko poszło naprzód, ale tradycje cichociemne Grom zawsze miał na pierwszym miejscu, stawiał sobie. Oczywiście, że tak, to była ta kontynuacja. Czyli rozumiem, że tutaj są takie pamiątki rodzinne, tak? Co tutaj możemy zobaczyć, czyli te zdjęcia, jakieś odznaczenia? Oczywiście najwięcej związanych właśnie z Gromem i z wojskami specjalnymi, z Agatem. Agatem, dlatego że jednostka ma siedzibę w Gliwicach, a my mieszkaliśmy w Gliwicach. Nie, w związku z tym Grom i Agat byli najbliżsi ze wszystkich wojsk specjalnych. I mężowie jako cichociemnemu, i później zżyliśmy się zarówno z gromowcami, jak nazywaliśmy ich, i odwiedzali nas, i pamiątki oczywiście pochodzą głównie właśnie z wojsk specjalnych, z dowództwa wojsk specjalnych i z gromu. Na razie to jest takie wasze miejsce. A czy myślała pani o tym, żeby właśnie utworzyć gdzieś tam docelowo właśnie jakąś taką izbę pamięci, czy przekazać jakąś część właśnie tych pamiątek, chociażby tutaj do muzeum, do Wisły? To już właściwie trwa nawet tak, bo jak mąż został właśnie obdarowany, czy
inaczej można powiedzieć, wyróżniony buzdyganem, to nawet nie przechowywaliśmy go w domu, tylko zostało to w gromie. I niektóre pamiątki już też przekazaliśmy. Zresztą mamy zamiar, nawet materiały pochodzące z archiwum, ze szkolenia z Anglii przekazać i Muzeum Lotnictwa, jeżeli się nie mylę, tak? Wiśle również ma pamiątki od nas. Tak, tak, mamy sporo pamiątek, tym bardziej, że praktycznie pan Aleksander od 2014 roku był stałym gościem na piknikach spadochroniarskich organizowanych w Wiśle i z tej racji też zostawiał nam niektóre rzeczy jako pamiątki, a niektóre rzeczy przekazane zostały już po śmierci pana Aleksandra przez rodzinę i tutaj z bólem serca musiałem się dzielić między dwie instytucje, czyli część do gromu, a część do Muzeum w Wiśle, żeby pogodzić dwie pasje moje. Jedną pasję, którą kiedyś miałem, a drugą pasję, którą teraz mam, czyli współpraca z Muzeum w Wiśle i organizowaniem. Myślę, że wystawy czasowe będą tu wchodziły w grę i będziemy sobie wtedy depozyty stąd brali na prezentację. Chociażby w Dębowcu z okazji kolejnych rocznic pierwszego zrzutu cichociemnych do kraju. No właśnie, do tego Dębowca też chciałam nawiązać, bo pan Aleksander przecież był przyjacielem gminy Dębowiec tak Wielkim. Jest, tak jest. Był przyjacielem gminy i muszę powiedzieć, że Dębowiec zawsze był wierny mojemu mężowi. Wszystko, co organizował, był zapraszany. Państwo przyjeżdżali do nas też, do domu i przyjaźniliśmy się tak od serca. Zresztą mamy taką pamiątkę. Przyjaciel Dębowca. To jest zapisane w drewnie. Przyjaciel gminy Dębowiec i myślę Śląska Cieszyńskiego, bo chyba pan Aleksander chętnie tutaj odwiedzał i Wisłę właśnie. Śląsk Cieszyński to już bardziej ze mną powiedzmy związane, bo ja tu wyrosłam na Śląsku Cieszyńskim, no wprawdzie krótko byłam, bo tylko do 17 roku życia, ale Śląsk Cieszyński zawsze był u nas stawiany troszeczkę wyżej jak Śląsk Górny, dlatego że spotkaliśmy tu bardzo przyjaznych ludzi po przyjeździe z Kresów, którzy nie tylko, że się nami zaopiekowali, ale pomagali nam. I to rzeczywiście z całego serca. Myślę, że to jest takie dobre miejsce, żeby tak jeszcze na koniec troszeczkę właśnie tych wspomnień. Jakim był człowiekiem pan Aleksander, pan pułkownik Aleksander Tarnawski? Jak go pan wspomina? No, ciekawa postać bardzo, nietuzinkowa. Człowiek, który zawsze mnie tłumaczył, że długo i szczęśliwie będą żyli tylko ci, którzy mają w życiu jakieś pasje, a nie zajmują się rzeczami zbędnymi. I nie interesuje ich polityka. Po prostu żyją swoim życiem, swoimi pasjami. Pan Aleksander był człowiekiem spokojnym, ale bardzo stanowczym i zdecydowanym. Był człowiekiem bardzo przyjaznym, ale jednocześnie bardzo otwartym i szczerze potrafił powiedzieć to, co myśli każdemu i o każdym i nie bał się tego. Myślę, że był całkiem inny niż wielu ludzi cichociemnych, którzy byli szkoleni tam w Anglii, którzy zostali zrzuceni do Polski, którzy walczyli w Polsce i w okresie wojny i w tym okresie powojennym, o czym musimy pamiętać. On był takim zwykłym człowiekiem wśród cichociemnych. Robił swoje to, co do niego należało, ale jednocześnie nie podchodził do życia beznamiętnie,
a nie pozwalał też sobie na to, żeby wykraczać poza ramy człowieczeństwa w tym wszystkim. To było dla niego najważniejsze. Nie lubił bezmyślnego zabijania, nie lubił tego, co się działo po samej wojnie. Może dlatego wrócił po wojnie bardzo szybko do swojej pasji, jaką była chemia. Skończył studia i zajął się działalnością eksperymentalną, naukową i cały czas przez jego życie przewijają się patenty. Tak było? Tutaj żona potwierdza? Oczywiście, no tak naprawdę nie mogę zaprzeczyć temu, bo dowody są na piśmie, bo został wyróżniony na stulecie odzyskania niepodległości, również przez Urząd Patentowy jako wynalazca. Dlatego, że zaczął na Politechnice, ja już tutaj właśnie wspominaliśmy z panem Powojewskim, zajął się od razu chemią. Czekał rok, bo rok miał zaliczony, ponieważ mama była nauczycielką, więc do szkoły wypędziła go w wieku 5 lat. I 17 lat jak miał, to już był na studiach. Zaliczył pierwszy rok i później na trzecim roku został już asystentem na Politechnice. I zaczęły się wynalazki razem z kolegą swoim. Wykrywanie metanu na przykład w kopalniach. To był ich pierwszy wynalazek. I później już dalej się toczyło w dalszej pracy. A jakim był mężem? Tak szczerze mówiąc, to nigdy się nie zastanawiałam nad tym, jakim jest mężem. Co to znaczy? To znaczy, że zgadzaliśmy się. Mieliśmy zainteresowania podobne. I w pracy wprawdzie mąż nie ujawniał nigdy swoich zamysłów przede mną. Ja robiłam swoje. Bo mąż był niepokorny i nie poddawał się żadnym zarządzeniom, kierowaniu czy coś takiego. Robił, uważał to, co tylko było korzystne i dobre i coś nowego przynosiło praktycznie. No, a ja miałam inny kierunek, powiedzmy. Także, że jedynie co mogę przypisać mężowi, że dużo się od niego nauczyłam w pracy, bo tak jak to mężczyźni umieją zrobić nieporządek na biurku i w domu, to w swoich notatkach nie było komputerów wtedy jeszcze. Miał taki porządek, że można było odtworzyć wszystkie jego prace po iluś latach. No myślę, że ostatnie lata życia pana Aleksandra były dla niego bardzo ciekawe i takim spełnieniem chyba były, bo warto tutaj dodać, że odkąd wrócił z powrotem do swojej pracy naukowej, chemia, patenty, wynalazki, to w zasadzie w środowisku cichociemnych był taką osobą, no jakby, nie powiem zapomnianą, ale jakby nieistniejącą, nie był aktywny, miał znajomych, miał ludzi, którzy z nim utrzymywali kontakty, ale nie był w tym środowisku aktywny i nawet tak bym powiedział, że momentami wydawało się, że jest trochę zapomniany, a dopiero po 2000, nie pamiętam, 12-13 rok rowińscy, państwo rowińscy robiąc sprawdzenia i te wykazy robiąc na potrzeby Fundacji Cichociemnych właśnie odnaleźli jakby pana Aleksandra i on chyba dostał takie fajne,
moim zdaniem takie fajne drugie życie w tym temacie, gdzie no, stał się postacią, która no, na spokojnie mogła już funkcjonować w tej rzeczywistości i chyba było tak, że mu tego brakowało, bo było widać, że bardzo chętnie jeździł na różnego typu zloty, spotkania, pikniki, między innymi do Dębowca, do Wisły, do Warszawy na zloty rodzin cichociemnych, gdzie czuł się w tym środowisku, czuł się dobrze. Choć na pewno nie wymagał czegoś takiego jak hołubienie, a ze spokojem i z przyjemnością tam spędzał czas i ze spokojem przyjmował tą rzeczywistość, jaka wokół niego się pojawiała. Mąż tylko nie występował z ogólnopolskich zjazdach. Brał udział tutaj na Podhalu bardzo często, bo tutaj było dużo i pierwszy raz, w zasadzie pierwszy raz publicznie, to dostał zaproszenie na 50. rocznicę pierwszego skoku. Mąż dostał nawet brakujące uposażenie, kilka funtów, to znaczy nawet kilkanaście funtów, za które w PKO kupił sobie niemożliwe do dostania normalnie na rynku. I wtedy nawet mnie kupił parasolkę składaną. Czyli był prezent? Tak, tak, tak. I właśnie zaczął się kontaktować i wyjechał tam na spotkanie ogólnoświatowe. Tak na zakończenie, nie bała się pani o męża, jak on tu pani zakomunikował, że on sobie na te 94. urodziny jeszcze wykona ten ostatni skok w tandemie, nie? To było wszystko, że tak powiem, przygotowane. Przyjechał instruktor z gromu, żeby mężowi przypomnieć wszystko, więc my z laptopem, nie? Mąż patrzył w drugą stronę, a instruktor instruował. W ogóle się tym nie interesował, bo nie mieściło mu się to w głowie, że można zapomnieć, jak się skacze. Właśnie. To jak z jazdą na rowerze, tak? Tak jest, tak jest. Właśnie. A pani była spokojna o męża i się nie bała? Ja się bałam. I nie, nawet nie pojechałam, tylko z wnukiem byłam w domu i oglądaliśmy później powtórkę w telewizji i zobaczyliśmy ten skok i nie widziałam nigdy człowieka bardziej szczęśliwego jak mąż po tym skoku. Już sama mina. Chciał to jeszcze powtórzyć? Oczywiście, tylko otoczenie już się bało, a najbardziej się bał dowódca gromu, który nawet nie wyjechał na ćwiczenia, opóźnił o jeden dzień swój wyjazd, bo musiał być przy tym, dlatego że też miał obawy. Jedyny człowiek, który się nie bał, to był mąż chyba. Właśnie mówią mi, no, co to jest za skok z 2000 metrów, tak? Mówi, myśmy skakali z takiej małej wysokości, to było niebezpieczne. No bo to chodziło o czas i chodziło o, żeby się nie zdekonspirować, samolot musiał szybko odlecieć, a skoki były z wysokości poniżej 1000 metrów. No tak, no to był całkiem inny skok, ale to chyba nie o to chodziło. Ja bardzo Państwu dziękuję za podzielenie się tymi swoimi wspomnieniami, no i liczę, że właśnie jakieś pamiątki też trafią tutaj do Muzeum do Wisły i tam będziemy mogli je zobaczyć. Bardzo Państwu dziękuję. Sądzę, że i w Dębowcu ich nie zabraknie. No i właśnie, a jak w Dębowcu, no to tym bardziej się będziemy oczywiście tutaj cieszyli. A w Gromie to już na pewno. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.